Jezuskowi najpiękniej jak potrafię i zaraz pasożkami dostaję mi trafę. Chwała, 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 niesie się po drogach, dzyń, dzyń, dzwoneczku, dzyń, dzyń, dzwoneczku, witaj Pana Boga. Zaśpiewam Jezuskowi dziś z serca, z całej mocy, bo cały świat się cieszy z tej grudniowej nocy. Chwała, 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 niesie się po drogach, dzyń, dzyń, dzwoneczku, dzyń, dzyń, dzwoneczku, witaj Pana Boga. Zaśpiewam Jezuskowi kolędę mądruszka, niech dziecię się uśmiechnie mile do pastuszka. Chwała, 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 niesie się po drogach, dzyń, dzyń, dzwoneczku, dzyń, dzyń, dzwoneczku, witaj Pana Boga. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Zwieńczeniem radości dzisiejszego dnia jest to piękne spotkanie, które się rozpoczęło, na które czekaliśmy i co do którego mamy wiele, wiele nadziei. Bardzo serdecznie witam wszystkich, którzy przybyli na dzisiejszy koncert, kolejny już w naszej świątyni Bożego Miłosierdzia. Zaśpiewajmy Jezuskowi. Razem z Konbrio i zaproszonymi gośćmi, o których się dowiemy. Chcemy przeżyć ten wieczór radości i łączności z tymi, którzy szukali Jezusa, mędrcy ze wschodu i Go znaleźli. Znaleźli światło, znaleźli prawdę, znaleźli miłość. Niech to wszystko stanie się naszym udziałem. Szczęść Boże. Kolędą zaśpiewam Jezuskowi. Rozpoczęliśmy ósme już spotkanie kolędowe, świąteczny wieczór w Kościele Miłosierdzia Bożego. Dzisiejsze spotkanie będzie miało wyjątkowy charakter. Chcemy uczcić nowonarodzonego wraz z naszymi dzisiejszymi gośćmi, zespołem Lumen, słowem i muzyką. O naszych gościach warto i należy powiedzieć kilka słów. Założycielem zespołu, kompozytorem, aranżerem, ojcem rodziny, który stanowi trzon zespołu Lumen, jest pan Zbigniew Małkowicz. W swojej karierze był dyrygentem Teatru Muzycznego Roma w Warszawie, Teatru Muzycznego w Poznaniu oraz Teatru Muzycznego Kapitol we Wrocławiu. Skomponował tak duże dzieła muzyczne, m.in. psalmy Dawida na bazie biblijnej Księgi Psalmów, pop oratoria Moja Miłość oraz Miłosierdzie Boże do słów świętej siostry Faustyny. Nawiasem mówiąc, nasza znajomość pana Zbigniewa Małkowicza i nasza rozpoczęła się właśnie od wspólnego projektu wykonania pop oratorium Miłosierdzie Boże tutaj w tym kościele w 2012 roku. W świat opowieści oraz muzyki bożonarodzeniowej zabiorą nas pani Marzena Małkowicz i pani Aleksandra Figiel, Małkowicz-Figiel. Pani Marzena to wokalistka i aktorka występująca w Teatrze Muzycznym w Poznaniu. W swojej bogatej karierze muzycznej zagrała i wyśpiewała wiele pierwszoplanowych ról wodewilowych, operetkowych i muzykalowych. Czytane przez panią Marzenę słowo z dzienniczka świętej siostry Faustyny podczas wykonania oratorium Miłosierdzia Bożego nadal trwa w naszej pamięci. Cieszymy się również, że będziemy mogli usłyszeć panią Aleksandrę Małkowicz-Figiel, prywatnie córkę pani Marzeny i pana Zbigniewa, śpiewającą od wielu lat w zespole Lumen. Dzisiejszy skład muzyczny uzupełniają pan Jarosław Chmielewski na gitarze i pan Marcin Figaj na gitarze basowej, prywatnie mąż pani Aleksandry. Podczas dzisiejszego koncertu chcielibyśmy państwu zaprezentować, w jak różny sposób o Bożym Narodzeniu można opowiadać. Słowem, muzyką instrumentalną, śpiewem przy udziale akompaniamentu zespołu, śpiewem a cappella. Wierzymy, że nasze wspólne zespołu Lumen oraz chóru Konbrio z tej parafii przedsięwzięcie przybliży nam wszystkim jeszcze bardziej tajemnicę Słowa Wcielonego. Rozpocznijmy zatem kolędowanie. Oddaję głos pani Marzenie, która poprowadzi nas przez dzisiejsze spotkanie. Jak to dobrze, że są święta w naszym życiu żalne. Każdy przeżni pamięta wielki dziwy czary, a to światło wręczy, to ludzkie szczęście. Gdy ożywa gwar ulic nocy, na silność,
Zawsze święta te prześliczne dusze odradzają struny czułe, romantyczne w sercach pogrzebnych. I wzruszają, łączą, godzą, szopką kolędami. Pozostaną, gdy się skończą, cudownymi znami. Thank you.
Niektórzy czekają na gwiazdkę, inni na prezenty. A ja czekam na Ciebie, Jezu maleńki. Za Tobą tęsknię, bo Ty prezentem największym jesteś na świecie. Ty jesteś Królem, Bogiem Wszechmocnym, choć rodzisz się jak dziecię. Dziecię niezwykłe, co było słowem, a potem ciałem się stało. Dziecię najświętsze, co już na zawsze wśród ludzi zamieszkało. Ofiarą Twą zbawisz. Anioł
niektóre nawet bardzo dawnego pochodzenia oraz własne, bogate tradycje. Wierzono więc, że Wigilię o północy, kiedy to rodzi się Chrystus, jednocześnie przesila się ciemność zimowa, w całej przyrodzie dzieją się cuda. Kwiaty na chwilę rozkwitają pod śniegiem, zakwita także czarodziejski kwiat paproci. Woda w studniach i strumieniach nabiera leczniczych właściwości i może nawet zmienić się w miód, wino albo płynne złoto czy srebro. Z radością drżą i podskakują kamienie, otwiera się ziemia i ukazuje skarby ukryte w jej wnętrzu. Zwierzęta o północy na chwilę klękają przy swoich żłobach, aby uczcić Boże Narodzenie. I w tę jedną, jedyną noc mogą mówić ludzkim językiem, często rozmawiają o ludziach i mogą nawet przepowiedzieć im przyszłość. Nie zawsze jednak bywa to wróżba pomyślna. Wierzono także, że w Wigilię Bożego Narodzenia dusze zmarłych z łaski Bożej opuszczają zaświaty i niewidzialnie mogą przebywać ze swymi bliskimi w domu i obejściu. Dlatego też w niedalekiej jeszcze przeszłości w dniu Wigilii dmuchało się na krzesła, ławy i stołki, zanim się usiadło, mówiąc przy tym: posuń się, duszyczko. Nie wolno było szyć ani prząść na kołowrotku, ciąć sieczki ani chrustać pomyjami, jeśli się wcześniej nie powiedziało: uciekajcie wszystkie dusze, bo ja wodę wylać muszę. A wszystko po to, aby nie pokrzywdzić, nie uszkodzić, nie przygnieść, nie zranić i nie obrazić przebywającej w domu duszy. Wystrzegano się tych prac również i dlatego, że jak powiadano na Podlasiu, mogły się z tego rodzić dalekie, pokręcone cielęta, owce czy źrebięta. Thank you.
Staropolskim przystrojem świątecznym w okresie Bożego Narodzenia były przede wszystkim snopy zbóż, słoma, siano sypane na obrus ziarna. Miały one sprzyjać przyszłym urodzajom i zapewnić błogosławieństwo, dobre plony w nowym roku. Dlatego też snopy podstawowych zbóż, pszenicy, żyta, jęczmienia i owsa w wieczór wigilijny ustawiano zarówno w chatach chłopskich, jak i w dworskich jadalnych pokojach. Na stole kładziono grubą warstwę słomy lub siana i dopiero na tym rozpościerano lnianą płachtę lub biały obrus, najlepszy jaki był w domu. Zwyczaj ten kultywowany jest jeszcze w wielu polskich domach, ale tradycyjne znane nam dobrze wigilijne sianko zredukowane zostało do maleńkiego już tylko symbolicznego pasenka. Jedną z najmłodszych tradycji wigilijnych jest strojenie choinki. Zielone drzewko według symboliki kościelnej miało oznaczać wieczną zieleń, nadzieję nieba. Świece na drzewku mają przypominać o przyjściu na świat Jezusa Chrystusa. Ozdoby drzewa, dary łaski Bożej, rozrzucone na drzewku ozdobne łańcuchy miały symbolizować węża kusiciela, jabłka, owoce grzechu, a błyszcząca na czubku gwiazda, ewangeliczną gwiazdę betlejemską. Do siego roku życząc panu bratu,
kiedy w rozłące pędzi w dni ostatek, choć dziś ten zwyczaj obojętny świat szczęci opłatek. Dla nas on zawsze świętość wyobraża, pamiątkę łaski udzielonej z nieba, a oprócz skarbu branego z ołtarza, własny kręs chleba. Ojców to naszych obyczaj prastary, rodzinnej niwy maluje dostatek, symbol braterstwa, miłości i wiary, święty opłatek. Wieczerza wigilijna, do której zasiadamy po podzieleniu się opłatkiem, składała się i składa z potraw postnych, których liczbę i rodzaj określa obyczaj regionalny i domowy, rodzinny. W niektórych domach na przykład podaje się na Wigilię 12 dań, bo tyle jest miesięcy w roku lub, według innej interpretacji, tylu było apostołów, uczniów Chrystusa. Innym gotuje się nieparzystą liczbę potraw, 5, 7, 9 lub nawet 11. Rzadko kiedy liczy się skrupulatnie te wigilijne dania, im więcej jest ich na stole, tym większy dostatek spłynąć ma na nas w nadchodzącym roku. Stary obyczaj nakazuje, aby skosztować każdej potrawy wigilijnej, nawet tej niezbyt lubianej. Według dawnych wierzeń i tradycji okazywało się w ten sposób szacunek płodom ziemi i pokarmom z nich przygotowanym. Zachowanie takie zapewniało także błogosławieństwo
pełne zapasów spiżarnie. Po wieczerzy przychodził czas na śpiewanie kolęd i słuchanie opowieści starszych ludzi o niezwykłych wydarzeniach nocy wigilijnej. Thank you.
pogodne, radosne, pełne szczęścia i rodzinnego ciepła, wspominane z rozrzewnieniem. Jak też Wigilie nieudane, samotne, a nawet smutne i tragiczne, ale obchodzimy je zawsze. Dzień Wigilii i jego niezwykłe obchody związały się z naszym życiem i obyczajem na wszelkie czasy, dobre i złe, dawne i obecne. Piszę ci, synku, list z daleka, z domu. Na szybach śnieżne łyskają się płatki, wiszne i pokryją płaczem. Ty, synku, zrozumiesz łzy matki. Jest już choinka, wiesz, zaraz u stoła siądziem jak dawniej z siostrzyczkami trzema, a razem z nami myśl niewesoła, że ciebie, synku, wśród nas dzisiaj nie ma. Ty sam, samiutki, dalekiej, dalekiej gdzieś stronie, jak my tam liczysz mijające chwile, jaka ci gwiazdka dziś wieczór zapłonie? Kto ci świąteczną przyrządzi Wigilię? Jaką kolędą, syneczku mój miły, rozjaśnisz twoje godziny tułacze? Myśmy się dzisiaj za ciebie modliły, a ja nad listem jeszcze widzisz płaczę. Myśl o nas, synku, wspomnij przy wieczerzy. W liście mym znajdziesz okruchy opłatka. Wiem, że nam wrócisz. Ten, co w żłobie leży, czuwa nad nami. Całuję cię, matka. Thank you.
Świeciła gwiazda na niebie, srebrna i staroświecka. Świeciła wigilijnie, każdy znają od dziecka. Zwisały z niej z wysoka długie błyszczące promienia, każdy promień to było jedno świąteczne życzenie. I przyszli je babowi już trochę podstarzali, lecz wiejscy kolędnicy, zwyczajni chłopcy mali, chwycili za promienie jak dzwonnicy za sznury, ażeby śliczna gwiazda nie uciekła do góry. Chwycili w garść promienie, trzymają z całej siły. I teraz w tym rzecz cała by się życzenia spełniły. Szczęścia, zdrowia, urody miasta, żeby była zadowolona panna i niewiasta. Żebyście mieli chleba, ile wam potrzeba, a do chleba aż za wiele. Żeby były w kupie trzy niedziele. Byście państwo zdrowi byli, długo i szczęśliwie w łasce Bożej żyli. Radości Boga wychwalajmy, za miłość Jego życie Mu oddajmy. Święte radości Boga wychwalajmy, za miłość Jego życie Mu oddajmy. Święte radości Boga wychwalajmy, za miłość Jego życie Mu oddajmy. Święte radości Boga wychwalajmy, za miłość Jego życie Mu oddajmy. Yeah.
My wam serdecznie dziękujemy i myślę, że nie możemy się rozstać. Jeszcze raz w świętej radości śpiewamy. Proszę bardzo. Koniecznie. Już się nauczyliśmy, tak, żeby cię prosić. Bardzo dziękujemy. Wystąpi przed Państwem zespół muzyczny Lumen i chór Konbrio z tutejszej parafii. A zespół muzyczny Lumen poprowadził pan Zbigniew Małkowicz. Panie Zbigniewie, poprosimy do nas na chwileczkę. Śpiewała i słowo ogłosiła pani Marzena Małkowicz. Śpiewała nam również bardzo pięknie pani Aleksandra Małkowicz-Figaj. Dziękujemy bardzo. A grali dla nas na gitarach pan Jarosław Chmielewski na gitarze i Marcin Figaj na gitarze basowej. Bardzo dziękujemy.
No i dziękujemy oczywiście osobie, która nas przygotowała do tego koncertu, czyli Marcysiu. Marcysiu, bardzo Ci dziękujemy. Nie byłoby nas tutaj i Państwa również, gdyby nie nasz gospodarz, ksiądz proboszcz Zbigniew Urny. Bardzo dziękujemy, księże proboszczu. To wszystko na dzisiaj. Bardzo dziękujemy za tak liczny Państwa udział. Obiecujemy, że w przyszłym roku będzie również ten koncert i zapraszamy na niego również serdecznie. A teraz dziękujemy i przygotowujemy się już do mszy świętej.